A we wszystkim z tej strony Pio. Jakiś czas temu napisałem swój pierwszy obiekt SCP. Rozmawiałem o pomyśle z bardziej doświadczonymi ludźmi, poddałem go krytyce, poprawiałem parę rzeczy i w końcu udało mi się go opublikować po zatwierdzeniu przez społeczność, z czego jestem naprawdę bardzo dumny. I mam nadzieję, że w przyszłości uda mi się wyprodukować więcej fajnych skipów. Ale naszło mnie pytanie. Czy sztucznej inteligencji uda się napisać lepsze SCP od początkującego pisarza? W końcu, jak wszyscy wiemy, AI potrafi napisać naprawdę bardzo dziwne, ale też zabawne rzeczy. Na przykład pasty tego typu. Bądź mną, pracownik ośrodka SCP. Kolejny dzień w biurze. Idę do mojej stacji roboczej. Patrzę na nowego SCP. To kamień. Po prostu. Kamień. Albo bądź mną, nadzorca bezdennej dziury. Zajmuję się upewnianiem się, że bezdenna dziura jest rzeczywiście bezdenna. Co jakiś czas muszę zejść na dół i sprawdzić, czy bezdenna dziura jest nadal bez dna. Jednego dnia schodzę na dół i bezdenna dziura już nie jest bez dna. Ma zwykłe dno i teraz jest po prostu dziurą. Panika JPG. Pytam szefa, co robić. Mówi, po prostu spraw, żeby była znowu bez dna. Pytam, jak? On odpowiada, nie wiem, ty jesteś nadzorcą. Wściekłość JPG. Rzucam tę robotę. Zostaję nadzorcą zwykłych dziur. Pierwszy dzień w pracy. Idę do nowej dziury. Jest bez dna. Zanim zaczniemy jednak torturowanie AI wymyślaniem idiotycznych pomysłów na obiekty SCP, muszę wam wytłumaczyć, jak wygląda mój raport SCP, żebyśmy mogli je dobrze porównać. Żebyście wy mogli je dobrze porównać potem w komentarzach, bo to od was tak naprawdę będzie zależeć, czy stwierdzicie, że AI dobrze napisało, czy nie. To bardzo prosty raport, który opowiada o oknie na świat, anomalnym lustrze, które pokazuje obserwującym go osobom osobę, która jest dla nich najważniejsza w życiu. Chyba w Harry Potterze było takie lusterko, tylko że to moje pokazuje tylko i wyłącznie ludzi. Fundacja przeprowadza następnie eksperymenty na lustrze, próbując poznać jego możliwości i między innymi wykorzystuje je na członku innej wrogiej organizacji, żeby dostać się bezpośrednio do jego szefa. Mamy w raporcie parę żartów z udziałem obiektów i parę poważnych, smutnych momentów, a także zwrot akcji, w którym okazuje się, że główny bohater opowiadania, badacz nadzorujący ten SCP, w lustrze widzi swoją zmarłą, zaginioną córkę, o której wymazał w sobie wspomnienia, przez co na koniec zrozpaczony odbiera sobie życie. Mamy więc prosty koncept, kontrast humorystycznych i poważnych elementów, przesadnie tragiczny, kliszowy zwrot akcji i jakiś morał. Nie jest to nic szczególnego, ale wystarczy. Jeśli chcecie posłuchać pełną wersję tego raportu, to oczywiście zapraszam na mój drugi kanał. Naszym celem dzisiaj będzie więc poproszenie ChatGPT, żeby stworzył nam SCP związane z lustrami. O dziwo, AI potrafi bardzo ciekawie wymyślić pomysł na takie opowiadanie i nawet dobrze udaje mu się określić klasę obiektu, co często nie potrafi nawet duża ilość początkujących pisarzy, więc to już jest duży plus, naprawdę. Wczoraj losowo wpisałem w ChatGPT napisz pomysł na obiekt SCP związany z kotami i dostałem to. SCP-XXXX, kociarz. Opis. SCP kociarz to drewniany domek o wymiarach 30 cm na 30 cm na 30 cm. Czyli taki dosłownie mały domek dla lalek. Taka kwadratowa kostka, który posiada zdolność przyciągania kotów w swoje wnętrze. Obserwowano, że koty, które znajdują się w promieniu 50 metrów od SCP-XXXX, zaczynają poruszać się w kierunku obiektu i wchodzą do środka, niezależnie od tego, czy mają właściciela, czy nie. Jakby w prawdziwym życiu koty, które nie mają właściciela albo mają właściciela i tak i po prostu zobaczą pudełko, to jest dosłownie kartonowe pudełko. To jest tak zajebiście wymyślone już w tych pierwszych zdaniach, to jest... Dobra, drewniane pudełko, ale koty, jeżeli widzą pudełko, do którego można wejść, one tam wejdą. Nie zatrzymasz ich. Nie ma sposobu, żebyś zatrzymał kota przed wejściem do pudełka. Po wejściu do SCP-XXXX, koty są niewidoczne i niesłyszalne dla osób znajdujących się na zewnątrz. W środku obiektu koty mogą swobodnie przemieszczać się i komunikować między sobą, jak również korzystać z dostępnej tam karmy, wody i zabawek. Znalezienie sposobu na przyciągnięcie kotów z powrotem do rzeczywistości zewnętrznej okazało się trudne i wymagało zastosowania specjalistycznych narzędzi. Po prostu kocimiętkę musisz przyciągnąć, żeby kot wyszedł z tego pieprzonego pudełka, bo one nie wyjdą. Jak już wejdą, to one tam siedzą do końca świata. Dotychczasowe badania wykazały, że SCP-XXXX nie jest w stanie przyciągnąć kotów, które cierpią na schorzenia fizyczne lub psychiczne. Obiekt stanowi potencjalne zagrożenie dla ludzi, którzy mogą stracić swoje zwierzęta.
zwierzęta. W związku z tym SCP-XXXX został objęty kategorią SCP Safe i przechowywany jest w zamkniętym pomieszczeniu, do którego mają dostęp jedynie wyznaczeni pracownicy Fundacji SCP. Wydaje mi się, że ciężko konkurować z czymś takim. Wydaje mi się, że wielu początkujących pisarzy nie napisze czegoś takiego. To jest złoto, to jest złoto. Przejdźmy teraz do stworzenia raportu SCP związanego z lustrem. Zobaczymy, czy AI poradzi sobie i przebije moje arcydzieło. Obiekt SCP-XXXX to lustrzana powierzchnia o wymiarach 1,5 metra na 1,5 metra, która działa jak portal do alternatywnego wymiaru. W tym wymiarze lustrzana powierzchnia działa jako okno, przez które... Czekaj, czy ty mnie podsłuchujesz? Nazwa okno na świat już jest zajęta. To mój SCP. Czy ja jestem aż tak nieoryginalny, że AI jest w stanie podrobić to, co ja wymyśliłem 2 lata wcześniej? W tym wymiarze lustrzana powierzchnia działa jako okno, przez które można zobaczyć światy równoległe i alternatywne w stosunku do naszej rzeczywistości. Osoby patrzące przez lustro z SCP-XXXX widzą pełne zróżnicowania światy, w których ich decyzje i działania prowadzą do innych konsekwencji. Często w tych alternatywnych rzeczywistościach zdarzenia są tak dramatyczne i nieoczekiwane, że obserwujący mają trudności z odróżnieniem, które wydarzenia są rzeczywiste, a które są tylko wyobrażeniem. Czyli póki co mamy dosłownie lustro, które pokazuje alternatywne rzeczywistości, w których podejmujemy inne decyzje. To jest w sumie bardzo podobne do tego, co ja zrobiłem. W sensie lustro, które pokazuje ci coś. Okno na świat. To dosłownie moja nazwa bardziej pasuje do tego w tym momencie. Było już sporo takich rzeczy, chociażby ten międzywymiarowy skoczek, który skacze mimowolnie między innymi światami. Jest bardzo prosty zarys, bardzo prosty i bardzo fajny zarys, na który równie dobrze mogłem ja wpaść 2 lata temu. Czemu ja nie wpadłem na ten pomysł 2 lata temu? Odkryto również, że obiekt XXX reaguje na emocje i intencje osoby patrzącej w lustro, co może wpływać na rodzaj alternatywnej rzeczywistości, do której zostanie otwarty portal. To jest dosłownie to, co ja napisałem, tylko że z innymi wymiarami. Czy ja jestem aż tak nieoryginalny? A może to ja jestem sztuczną inteligencją? Dawno nie miałem kryzysu egzystencjonalnego i nie sądziłem, że będzie on spowodowany sztuczną inteligencją tworzącą SCP o kotach i o lustrze. Wpływ lustro ma na emocje i co to jest za zdanie? Tak, to jest kolejna sytuacja, w której gramatyka wyskoczyła przez okno. Obiekt SCP-XXX został odnaleziony podczas wykopalisk archeologicznych w Egipcie w 1922 roku przez zespół archeologów, na czele którego stał Howard Carter. Przypuszczał, że lustro było używane przez starożytnych Egipcjan jako narzędzie do komunikacji z innymi światami, po prostu z bogami. Ej, to jest dobre. To jest actually dobre. W sensie, gdyby tutaj była dopisek, że do komunikacji z innymi bóstwami i że tak po prostu się narodziła religia egipska, w sensie te wszystkie mitologie i tak dalej, i politeizm ich, to by było w chuj zabawne. SCP-XXX to lustrzane odbicie rzeczywistości, które jest w stanie przyciągać i uwięzić wszystko, co spojrzy na nie przez dłuższy czas. Gdy podchodzisz do SCP-XXXX, początkowo wydaje się ono normalne, ale po kilku minutach zaczyna działać jego anomalia. Osoba, która patrzy w lustro, zaczyna dostrzegać swoje odbicie, poruszające się w sposób niezależny od jego własnych ruchów. Następnie, gdy patrzenie w lustro trwa dłużej, osoba zaczyna odczuwać silne uczucie niepokoju i zagubienia. Lustrzane odbicie zaczyna wtedy wychodzić ze szkła i ciągnie ofiarę do środka. W tej alternatywnej rzeczywistości wszystko jest pełne cienia i mroku, a każdy dźwięk wydaje się... Okej, tak. To jest bardziej to, czego bym się spodziewał od jakiegoś dziecka piszącego SCP. SCP-XXX jest mrocznym światem pełnym cienia i mroku. Wszyscy personel, którzy mieli bezpośredni kontakt z SCP-XXXX, muszą przejść okres obserwacji i testów psychologicznych. Kocham gramatykę. Wydaje mi się, że powinniśmy po prostu byli poprzestać na tym pierwszym pomyśle i go zostawić, bo im dalej w las, tym gorzej. Zostawmy lustro. SCP-XXX to papież, który posiada zdolności do natychmiastowego wprowadzenia zmian w doktrynie kościoła katolickiego. To po prostu zwykły papież, to po prostu papież. Te zmiany nie są zgodne z dotychczasowym nauczaniem kościoła i są czysto kontrowersyjne, często kontrowersyjne. O nie, to jest antypapież, chociaż antypapież już istnieje.
SCP-XXX, klasak obiektu Euclid, specjalne czynności przechowawcze. SCP-XXX musi być przechowywany w podziemnym, wzmocnionym bunkrze, wyposażonym w systemy monitoringu i zabezpieczeń. SCP-XXX jest obiekt, który wizualnie przypomina papieża rzymskiego, jednak w momencie, gdy SCP-XXX zostaje usunięty z przechowywania, zaczyna on emitować promienie o nieznanej dawce promieniowania gamma i beta, które wpływają na ludzki mózg i powodują, że osoby w jego pobliżu zaczynają odczuwać niesłychanie silny lęk oraz halucynacje. W przypadku, gdy SCP-XXX zostaje położony na płaskiej powierzchni... Amimir, połóżmy go. Na pleckach. Zaczyna się poruszać, przemieszczając się w kierunku Watykanu. Poproszę, w kierunku Watykanu się zaczyna przemieszczać. Tak jak Chopin Godzilla się porusza w kierunku żelazowej woli, tak samo papież, przepraszam, obiekt wizualnie przypominający papieża porusza się w kierunku Watykanu. Nie wiem, czy jak wy to sobie wyobrażacie. Ja to sobie wyobraziłem w taki sposób, że on normalnie jak stoi, to wygląda jak papież, ale jak się go kładzie, to wyrastają mu takie odnóża a la pająka i wtedy zaczyna dopiero chodzić, bo dopiero wtedy jest położony w odpowiedniej pozie. Bo tak jak żółwie na przykład, jak się kładzie na plecach, na skorupie, to one nie mogą się ruszać, to tak samo jak ten obiekt przypominający papieża się postawi, to on nie może się ruszać, ale jak się go położy, to mu wyrastają nogi pająka i zaczyna łazić. Tak to sobie wyobrażam. Dobra, ale tak szczerze, to najlepsze z tego wszystkiego są chyba ten randomowo wygenerowany wczoraj przeze mnie o kotach, który po prostu jest pudełkiem dla kotów, do którego one wchodzą i znikają w innym wymiarze. I ten o lustrze pierwszy. Wydaje mi się, że te pomysły są fajne, ale mało oryginalne. To znaczy, na początku to wydawało się takie wow! On wymyślił prawie to samo, co ja. W sensie, lustro, inne światy? Fajnie, spoko. Ale potem im dalej się idzie, okazuje się, że po prostu to jest nieoryginalne. W sensie, jakby to jest kropka w kropkę za każdym razem to samo. Oprócz złego papieża. Zły papież był super, zły papież był dobry. Okej, dobra, spróbujmy może z czatem GPT-4, z tą nową wersją, z nowym modelem AI, może ono wymyśli coś ciekawszego, jeszcze to bym musiał sprawdzić. Napisz pomysł na obiekt SCP związany z lustrem, zawrzyj oryginalny log pozyskania obiektu i eksperyment z nim związany. W raporcie zawrzyj zwrot akcji. Obiekt SCP, lustro przeszłości. Klasa obiektu Euclid. Procedury specjalne przechowywania, okej. Oryginalnie. SCP ma być przechowywane w zamkniętej, szczelnie zabezpieczonej komorze przechowawczej o wymiarach 3x3x3 metry, z ścianami pokrytymi materiałem odblaskowym. Dostęp do SCP ograniczony jest do personelu z poziomem autoryzacji 3 i wyższym. Wszystkie eksperymenty na obiekcie SCP muszą być przeprowadzane zgodnie z protokołem badawczym i muszą być nadzorowane przez co najmniej jednego badacza z poziomem autoryzacji 4. Opis. SCP to lustro w złotej ramie o wymiarach 1x1,5 metra. W chwili pozyskania było wyjątkowo brudne i pokryte kurzem. Dobra, kogo to obchodzi? Ale spoko. Lustro wykazuje zdolność pokazywania obrazów z przeszłości. Osoba, która patrzy w lustro zamiast swojego odbicia, widzi sceny z przeszłości, które mają związek z wydarzeniem emocjonalnie istotnym dla tej osoby. Zdarzenia te są wybierane losowo, jednak zawsze mają związek z uczuciami osoby patrzącej. Fakt, to jest dosłownie prawie, że słowo w słowo to, co ja pisałem. God damn it. Znowu, moja nieoryginalność. Zostałem wyekspozowany. Log pozyskania. Obiekt SCP został odnaleziony w zdaniowane. What the fuck does that mean? Co to znaczy zdaniowane? Tłumacz się. W 2000 którymś roku, w opuszczonym domu na terenie Polski, miejscowe władze zgłosiły przypadki tajemniczych zaginięć osób próbujących eksplorować nieruchomość. SCP został zidentyfikowany jako obiekt paranormalny, gdy miejscowa jednostka MTF, przeszłość, o nazwali po prostu ją przeszłość, super, została skierowana do śledztwa. Po zabezpieczeniu obiektu SCP i przeniesieniu go do placówki badawczej przeprowadzono eksperymenty w celu zrozumienia zdolności lustra. Dobra, ale w jaki sposób oni tam ginęli? What the fuck? Cel eksperymentu: zbadanie zdolności SCP do przedstawienia wydarzeń z przeszłości. Procedura. Doktor, będący pod ścisłym nadzorem, stanął przed SCP, obserwując bicie w lustrze. Doktor zobaczył scenę z jego dzieciństwa, w której był świadkiem wypadku samochodowego. Po kilku minutach doktor zaczął wskazywać oznaki silnego niepokoju. Jak chcę wiedzieć, co się dzieje dalej. Następnie zapadł w stan katatonii. Wydaje mi się, że to nie będzie bardziej oryginalne od tego, co wcześniej mieliśmy. Analiza. Wydarzenie, które okazało się doktorowi, było związane z tragiczną śmiercią jego... Omgy! Dobra, jest plot twist. To dobrze zrobiło. Zrobiło zwrot akcji, tak jak prosiłem. Wydaje się, że SCP nie tylko pokazuje całe przeszłe wydarzenia, ale także potęguje uczucia związane z tym...
Zajebiste, dobre, dobre, okej, okay. Cofam to, co powiedziałem, jednak jest oryginalne. Znaczy inaczej, to jest dosłownie prawie, że to samo, co ja wymyśliłem. To mi czyta w myślach. Ja już nie chcę czytać dalej, bo jestem za bardzo ekspozowany. Okazuje się, że po prostu ja jestem sztuczną inteligencją od samego początku. Ale dobra, mamy kolejny eksperyment. Cel eksperymentu: zbadanie wpływu SCP na uczestnika z zastosowaniem leków przeciwlękowych. Okej, to jest ciekawe. Procedura: przed rozpoczęciem eksperymentu klasie D poddano leczeniu farmakologicznemu w celu zmniejszenia poziomu lęku. Następnie D stanął przed SCP, obserwując odbicie w lustrze. Zobaczył scenę z przeszłości, w której został oskarżony o przestępstwo, którego nie popełnił. D, mimo wcześniejszego podania leków przeciwlękowych, zaczął wskazywać oznaki silnego niepokoju i agresji. Po 10 minutach klasa D zaczęła atakować obiekt SCP, po prostu zaczęła napierdalać lustro. Leki przeciwlękowe nie wydają się być wystarczająco skuteczne w przeciwdziałaniu efektom SCP. Wydarzenie, które D zaobserwował, wywołało u niego silne uczucia gniewu, co prowadzi do wniosku, że SCP może wzmacniać różne reakcje związane z wyśledzeniami wydarzeniami. Zwrot akcji! Czyli to nie był zwrot akcji, to jest po prostu zwrot akcji. Po prostu... Nowa kategoria. Mamy obowiązkowe rzeczy w obiekcie SCP. Nazwa, klasa obiektu, specjalne czynności przechowawcze, opis, eksperyment i zwrot akcji. Badania wykazały, że SCP nie tylko pokazuje wydarzenia z przyszłości, ale także wpływa na obserwatorów w taki sposób, że wywołuje silne emocje związane z tym. Okej, no to tak, to jest to, co mówiłem. Dobrze, okej. Ale nie, spoko, podoba mi się, jakby model czwórka ewidentnie robi to o wiele lepiej niż ten pierwszy, z którego używaliśmy, bo ten pierwszy się miotał i mówił tak naprawdę cały czas to samo. Dobra, to zobaczmy, czy ten da radę z papieżem. Dobra, leci ostro, leci ostro. SCP-1928, papież cienia. To brzmi jak fanfic. Rzeczywiście, to jest kolejne coś, co brzmi po prostu jak fanfic. No to jest mój oce, papież cienia, jego zdolności to przemieszczanie się w cieniu niezauważony. Klasa obiektu: Keter. Specjalne procedury zabezpieczające SCP-1928 musi być zabezpieczone przez stałą drużynę wyspecjalizowanych agentów, którzy obserwują Watykan oraz wszelkie aktywności związane z papieżem. Agentów należy przed upoważnieniem do pracy z SCP-1928 przeszkolić z zakresu historii Watykanu, historii papieży oraz zabezpieczania obiektów klasy Keter. SCP-1928 to zjawisko związane z papieżem kościoła katolickiego, którego pochodzenie sięga nieznanej daty w przeszłości. SCP-1928 manifestuje się jako mroczna, niematerialna kopia papieża nazywana papieżem cienia. Tworzenie tej kopii następuje w momencie konklawy, gdy wybierany jest nowy papież. Papież cienia wykazuje zdolności telepatyczne i manipulacyjne, co pozwala mu wpływać na myśli, o emocje oraz działania ludzi na obszarze Watykanu oraz jego otoczenia. Wykazuje również zdolność teleportacji oraz przemieszczania się przez cienie. Mówiłem, że będzie przez cienie i ciemności, żeby on... Mój papież potrafi przemieszczać się przez cienie i ciemności, a co potrafi twój papież? Papież cienia jest praktycznie niezniszczalny, jego jedynym celem wydaje się być wprowadzenie chaosu i zniszczenia w kościele katolickim oraz na świecie. Jezu, nie, za mocne. Historia: pierwsze zarejestrowane przypadki SCP-1928 sięgają czasów pontyfikatu papieża Grzegorza VII. Wow, dobra, daleko. Od tego czasu większość papieży była świadoma jest... Oni... Papież wiedział. Papież, moi drodzy. Od tego czasu większość papieży była świadoma istnienia SCP-1928, jednak próby zneutralizowania zjawiska zakończyły się niepowodzeniem. W niektórych przypadkach papież cienia przyczynił się do licznych konfliktów, zarówno wewnętrznych... Nie idźmy w tą stronę. W 2013 roku, podczas konklawy mającego na celu wybór następcy papieża Benedykta XVI, SCP-1928 manifestowało się w wyniku wyboru papieża Franciszka. Papież cienia doprowadził do serii dziwnych zdarzeń w Watykanie, które zbiegły się w czasie z ogólnoświatowymi protestami przeciwko kościołowi katolickiemu. What the fuck? Jak oni próbowali go zneutralizować, to mnie ciekawi. Pomimo prób neutralizacji SCP-1928 przez agentów, zjawisko nadal stanowi zagrożenie dla świata i kościoła. Jesus Christ. Mocne. Dobra, to by było w sumie na tyle tak naprawdę. Nie wiem, czy dalej wyciśniemy cokolwiek z tego. Dajcie znać. Ja nie zamierzam tutaj oceniać nic. Znaczy, to co oceniłem, to oceniłem. Te moje komentarze mam nadzieję, że wystarczą. Ale dajcie znać w komentarzu, który koncept SCP według was jest po prostu lepszy. Tak więc, to było SCP vs AI. Ja jestem Pio, do zobaczenia kiedyś.
SCP-049 i SCP-682 stanęli naprzeciw siebie, gotowi do walki. Obaj byli wściekli i gotowi do walki na śmierć i życie. SCP-049 ruszył pierwszy, używając swojej zdolności do dotykania innych stworzeń i przekształcania ich w zombie. Jednak SCP-682 okazał się nieugięty, szybko zniszczając powstałe zombie i odpychając SCP-049-A z mocnym kopniakiem. Wściekły SCP-049 powiedział: "Jesteś niczym więcej niż zwierzę. Musisz zostać poddany mojej kuracji." I zaczął atakować SCP-682 swoimi rękami, używając swojego specjalnego hełmu, by uderzać wrogów. Jednak SCP-682 był zbyt silny i zbyt szybki, by dać się złapać. Wykorzystując swoje zęby i szpony, zaczął ranić SCP-049, powodując u niego wiele obrażeń. Zanim SCP-049 zdołał zadać ostatnie uderzenie, SCP-682 złapał go w swoje mocne szczęki i zaczął dusić. SCP-049 czuł, jak jego płuca zaczynały pękać, a świat zaczynał ciemnieć. W ostatniej chwili SCP-682 odpuścił, zobaczył, co zrobił i poczuł się winny. Bez słowa podniósł SCP-049, uśmiechając się w jego kierunku. W momencie, gdy ich oczy się spotkały, niespodziewanie ich wroga walka nabrała innego wymiaru. SCP-049, chociaż cierpiał i był ranny, poczuł miłość do SCP-682, który pocieszał go, delikatnie przemykając palcem po jego twarzy. SCP-682 zdał sobie sprawę, że SCP-049 nie był wrogiem, lecz potrzebował tylko kogoś, kto by go zrozumiał i kochał. Zanim ktokolwiek zdołał cokolwiek powiedzieć, SCP-049 zaczął całować SCP-682, podobnie jakby to była miłość, która właśnie zrodziła się między innymi. SCP-682 odwzajemnił pocałunek i w ten sposób ich walka przemieniła się w miłość. Ich pocałunek trwał długo, aż do momentu, gdy zostali rozdzieleni przez ekipę nadzorującą. Po tym incydencie SCP-049 i 682 nigdy więcej nie walczyli ze sobą i zaczęli żyć razem jako para, zjednoczeni miłością i zrozumieniem.